Wiecie, co jest fajne w kapitalizmie? Że ludzie się zachowują jak prostytutki. Za pieniądze zrobią dla was wszystko. To znaczy, jeżeli chcecie coś dostać, coś osiągnąć od nich i macie pieniądze i oni wiedzą o tym, że macie pieniądze, to będą się zachowywać jak klauny, tylko po to, żeby dostać od was te szekle. Będą nadskakiwać, robić z siebie pajaców, będą się sztucznie uśmiechać, będą wam, nie wiem, przysyłać jakieś tam życzenia świąteczne, jakieś cyrki, wiecie, nienaturalne zachowania, nie? Tak jak prostytutka się nienaturalnie zachowuje, bo prostytutka nie kocha się z miłości, tylko za kasę. I właśnie w kapitalizmie ci ludzie, ci usługodawcy czy tam towarodawcy też to są prostytutki, ponieważ oni się nienaturalnie zachowują. No, robią, krótko mówiąc, wszystko po to, żeby zyskać szekle. No, zobaczymy odbyt kotka. A, to już uciekł. Zobaczcie, jakie mam zapasy w domu. Ja mam taki burdel wszędzie, ale jak na przykład zachce mi się ciastek, to tutaj sobie widzicie. To jest komoda, nie? Normalnie obok komody nie powinno nic stać, ale u mnie są kable rozruchowe obok komody. Nawet tanie je kupiłem. Bardzo, bardzo fajne kable. No i mam ciastka, opatrzcie. I zaraz rodzynki. O czym ja mówiłem? O prostytutkach. No widzicie. Dlatego fajne jest w kapitalizmie, wiecie, że jak macie kasę, nie? To możecie wszystko mieć. Możecie wszystko kupić. Możecie nawet wyrwać kogoś ze snu. Powiedzmy, że teraz mi się zachce taksówkę zamówić. No to ktoś przyjedzie po mnie. Ktoś się wyrwie ze snu po to, żeby zarobić szekle. Nie? Czyli ludzie, no wiecie, stracili po prostu taki umiar, na przykład, że w nocy powinno się spać, nie? Często widzicie jakieś tam usługi, na przykład holowania. 24H, on przyjedzie do was nawet o 3 w nocy. Nie? Słuchajcie, szkoda mi takich ludzi. Kiedy ja sobie śpię, ja nie chciałbym, żeby ktoś do mnie dzwonił, a on chce, żeby ktoś do niego dzwonił. On chce po to, bo on zarobi szekle. Jak kogoś on odholuje w nocy. Żal mi jest tych ludzi. Żeby tak nisko się spuścić, tak nisko upaść, żeby prosić się więc zbudzić o 3 czy o 4 w nocy. Tylko żeby dostać jakieś zlecenie. Na przykład na holowanie, nie? No, jestem z tego zdania, że jak ktoś ma panę, to może poczekać sobie do 8 rano, tak? A ten ktoś powinien się wyspać. Zobaczymy, co tutaj jest. Ciastka. A tego rumu to jest pełno, kurna. Tyle go nakupowałem, że on już wszędzie leży. A niech sobie leży. Teraz wam powiem coś na wesoło. Powiem wam coś na wesoło. Słuchajcie, preppers prawdziwy to nie tylko gromadzi żywność. Preppers prawdziwy gromadzi również, tu mam te garnitury, o których nie wierzyliście, gromadzi również alkohola. Zobaczcie. Tam do końca szafy jest wypchany. W piwnicy mam pełno, w drugiej szafie mam pełno. Tu mam jeszcze obok mam, w tym mam pełno. O. Tutaj mam pełno alkohola. Pełne butelki.
Koniaki, nie koniaki. Ja już nie układam, wale tam po prostu leży. Jakieś bimy, nie bimy te. O, znaczy to na pewno w sklepach stoi te bimy. Bimy. O. Tu cukierków pełno leży. Ja już nie mam miejsca w szafach, dlatego ja mam taki syf. Widzicie, to już nie jest tajemnica, że ja mam syf, bo każdy wie z was, że ja mam syf. Po prostu ja mam pełno zakupów, ciastek. Ja się boję głodu, ja się boję kryzysu. No i nakupowałem biszkopty, nie biszkopty. O, teraz sobie otworzymy może takie coś. Albo nie, niech będzie na ciężkie czasy. Nie widzicie, o. Dlatego widzicie. O, to kupiłem teraz w Czechach. Teraz, jak byłem w Czechosłowacji, to kupiłem to. Nie wiem jak to smakuje, ale to było w miarę drogie i jeszcze jest zamknięte. Zgasła lampka dla mnie, nie wiem dlaczego. Powinno się zapalić lampka Boża. Kurna, te garnitury chciałem wam pokazać. Widzicie, w każdym domie mam dwie szafy takich garniturów. I nigdy ich prawie nie noszę. A wiecie dlaczego? Bo jak się mieszka z kotami, to się ma pełno włosów na ciuchach. No i co, ja będę w domu chodził w garniturach? Albo po mleko do sklepu jechał w garniturze? Przecież się patrzą na mnie jak na świra, jak ja w garniturze. O, ten kosztował 600 euro, pamiętam. Fajne, ma takie, wiecie, guziki, takie metalowe, niemetalowe. Ostrość się nastawia sama. To jest drogi garnitur. Wilforst. To jest Wilforst. Wilforsty są drogie. No, dobra, niech sobie odpoczywa w spokoju. Jest spokój. Wełna 120. Najlepszą wełnę jaką mam to 160. Ten sklep jest fajny. Wormland. Tam nie ma ciuchów dla bab. Tam są ciuchy tylko dla chłopów. Wiecie? Dobra, kończymy o tych ciuchach tam pierdolić. Nie? A to myślicie, że to jest Coca-Cola? No to nie jest żadna Coca-Cola, ani Pepsi-Cola. Tylko to jest wino. No widzicie, tutaj czerwone wino. Nie? To nie jest Pepsi. To jest, widzicie, ja nie jestem alkoholikiem, bo jakbym był, to by tych zapasów nie było. Ja jestem smakoszem i degustatorem. Tą wódkę wam polecam. Też w Czechosłowacji kupiona. Bardzo dobra wódka. Ale słuchajcie, ale ja teraz kupiłem, a to jest druga, ta sama. Ale ja wam coś chcę powiedzieć. Ja kupiłem wódkę, bo ta jest zwykła, ta bysierowka, nie? Ale czekajcie, bo coś ważnego wam powiem. Jak już gadamy, to powiem wam, ja kupiłem wódkę. Czekajcie. Też, o, trzecia, to jest trzecia jeszcze. Nie wiem, czy ją znajdę, ale jest napisane unfiltered, niefiltrowana, i ona jest jeszcze smaczniejsza. Ona jest taka fajna, że ja takiej fajnej nigdy w życiu nie pił. No i kupiłem, nie ma tej wódki tutaj. Kurna, nie ma jej, a chciałem wam pokazać tą wódkę. Słuchajcie, bo ja tu często w łazience mam wódkę z tego powodu, że w łazience ja lubię po prostu spożywać alkohola jak śpię. Nie ma jej, dobra, pokażę wam przy okazji tą wódkę. No i co? I jaki był temat? Prostytutki, widzicie. Jakbym teraz zadzwonił do kogoś, że chce się napić, to ktoś też się będzie zrywał w nocy i przywiezie mi wódkę. Uważam też za formę prostytucji, wiecie jaką?
pracowanie w nocy, czyli rezygnacja ze snu, bo ktoś ma zmianę nocną. Idzie do roboty na noc, rezygnuje ze snu w nocy, a powinno się w nocy spać, a nie w dzień, dlatego, żeby dostać szekle. Moim zdaniem te wszystkie fabryki powinny być w nocy zamknięte. Bo to jest dzień, żeby pracować w dzień. Koniec tematu. Cześć.